Dlaczego żyrafie nie grozi bankructwo? Bo ma spółkę zoo. Rozumiecie? Zoo! Żyrafa zoo. Nie rozumiecie? Cześć, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, gdzie mówimy, jak żyć lepiej poprzez zarabianie więcej, wydawanie mniej czy rozsądniej. No i tyle. I dzisiaj będziemy mówić, dlaczego jednoosobowa działalność gospodarcza jest lipą, ponieważ 94% polskich przedsiębiorców prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, co by oznaczało, że około 92% polskich przedsiębiorców wybrało złą formę prowadzenia działalności, ponieważ tylko dla bardzo nielicznych JDG, to nasze słynne, ma sens i jest najlepszym rozwiązaniem, a dla wszystkich innych może ona generować znaczne, poważne, życiowe wręcz egzystencjalne nawet problemy i o tych problemach będę chciał dzisiaj powiedzieć. Jednocześnie na początku chwaląc się nieco, że miałem okazję napisać wstęp do tej książki naszego nowego autora i współdziałacza, Tomka Krupy. To jest książka dla dzieci, to jest wyprawa, wielka wyprawa Felicji, przygoda w świecie magii i finansów, gdzie nasza Felicja Zając rusza po to, żeby rusza w świat, żeby uratować swojego brata. Po drodze poznając kwadranty przepływu pieniędzy, czyli dowiadując się, jaka jest różnica między pracownikiem etatowym, samozatrudnionym, biznesmenem i inwestorem i poznając wady i zalety każdej z tych grup. Idealna, żeby dziesięciolatek lub dziesięciolatka przeczytały sobie same, testowane. Idealna, żeby rodzic przeczytał 3-4-5-latkowi, testowane. Także zapraszam poniżej na ekspertia.com.pl. A teraz zastanówmy się, dlaczego JDG Sachs, jak to mówią? Czyli co takiego jest złego w jednoosobowej działalności, że jest to działalność problematyczna? A propos spółek, przypominam, że zawsze pod naszymi nagraniami masz możliwość zostawienia swoich namiarów i tam Instytut Księgowości, z którym współpracujemy, może się z Tobą skontaktować po to, żeby Ci nie tylko podpowiedzieć, ale również, żeby założyć z Tobą spółkę, żeby ją później prowadzić, księgować i tak dalej. Także nawiązaliśmy, myślę, całkiem niezłą współpracę i dlatego poniżej masz tutaj linka, więc jeżeli Cię to interesuje, jeżeli chcesz mieć spółkę, no to zagadaj z nimi, zostaw tam namiary, odezwą się do Ciebie i pogadają, a jeżeli chcesz się w ogóle dużo więcej dowiedzieć o samych spółkach, to wejdź również w linka poniżej na sekretyspółek.pl, ponieważ ten sam Polski Instytut Księgowości, z którym współpracujemy, przygotował specjalny wideokurs, gdzie porusza wiele bardzo ważnych zagadnień z tego zakresu. Poniżej jak klikniesz, to zobaczysz pełną ofertę, co oni dla Ciebie przygotowali. Myślę, że jest to tona dobrej wiedzy dla każdego, kto chce zaoszczędzić sobie wielu problemów. Odpowiedzialność, czyli to jest ta klasyka gatunku. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli prowadzisz coś, co jest kompletnie pozbawione ryzyka, no bo nie wiem, no masz, jesteś rehabilitantem, no i przyjmujesz klientów za 100 zł za godzinę i tak dalej, no to tam za bardzo nie ma powodów do malwersacji, więc też szans i nie zadłużasz się, ponieważ jesteś kumaty, nie bierzesz kredytów i tak dalej, to wtedy faktycznie JDG nie robi Ci wielkiej różnicy. Ale jeżeli jesteś jak większość ludzi, czyli albo się zadłużasz, albo prowadzisz działalność, która ma jakieś ryzyko, jest obarczona jakimś ryzykiem, bo na przykład jest VAT tam, handlujesz czymś, albo coś importujesz, eksportujesz, więc jest różnica na VAT-cie, albo masz księgowość taką, że jest dużo faktur, więc nie jesteś w stanie przewidzieć, czy czegoś ktoś nie pominie, czy czegoś ktoś źle nie zaksięguje, więc może być jakiś błąd i tak dalej. A najczęściej ludzie mają jedno i drugie, czyli albo no, zaawansowaną działalność, w której się dużo dzieje i jednocześnie zadłużają się, bo biorą kredyty, czy to na dom, czy na samochód i tak dalej, no to wtedy już jednoosobowa działalność to jest wręcz samobójstwo. To jest bomba zegarowa z opóźnionym zapłonem. Dla niektórych szczęśliwców ona nigdy nie wybuchnie, okaże się niewypałem, natomiast dla większości ludzi prędzej czy później, czasem po roku, czasem po 7, ona zacznie wybuchać i nagle ryb. Nagle się okaże, że dzwoni do Ciebie komornik i mówi: panie koleżko, coś tam w firmie dostaliście karę 100 tysięcy i mnie nie obchodzi, że to jest kara, która dotyczy Twojej firmy, mnie obchodzi Twój dom i Twój samochód. A najlepiej jeszcze, jak nie masz rozdzielności majątkowej, no to już w ogóle. To jeszcze mnie obchodzi samochód Twojej żony.
No i robi się niesympatycznie. Ludzie, którzy mają spółkę z o.o., nie interesują ich tego typu problemy, bo mają kapitał zakładowy powiedzmy 5000 i do tego kapitału odpowiadają. Oczywiście legenda głosi, że prezes może odpowiadać swoim majątkiem, ale to jest legenda tylko dla tych, którzy nie umieją gadać z prawnikiem. Ponieważ jeżeli upadłość, na przykład spółka w razie problemów ogłasza no, zgodnie z procedurą, czyli po prostu zamiast kombinować samemu, no to dzwonisz do prawnika, żeby ci to ogarnął, no to się to załatwia bez odpowiedzialności prezesa. Nie mówiąc już o tym, że jest dużo więcej innych opcji na to, jak takiej odpowiedzialności nie ponosić, gdyby komuś powinęła się noga. Ale nie będę o tym mówić tutaj, ponieważ no to są już tematy na gadkę z prawnikiem. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś takie poważniejsze problemy, może się odezwać, może zostawić też namiary w tym formularzu, to się Instytut Księgowości skontaktuje, pokaże, jakie są dodatkowe możliwości. I tyle. Także odpowiedzialność po stronie JDG jest straszna. Ja tego miałem okazję posmakować, że tak powiem, jakiś czas temu, kiedy miałem jednoosobową działalność. Na szczęście, chociaż byłem na tyle przytomny, że przygotowałem sobie rozdzielność majątkową, więc problemy dotknęły tylko mnie. Natomiast jakbym w tamtych czasach miał spółkę z o.o., to myślę, że byłbym co najmniej kilkaset tysięcy do przodu. Także tak to wygląda, a ludzie się boją, ponieważ mówią, że JDG to jest proste, tam fajne i tak dalej. No, ale często tak w życiu jest, że jak coś jest proste, najłatwiejsze, to zazwyczaj jest też najgorsze. I tyle. To, że coś robią wszyscy, to nie znaczy, że to jest dobre rozwiązanie. Także pod kątem odpowiedzialności jednoosobowa działalność gospodarcza jest najgorszą możliwą formą. Tak jak mówię, to Cię nie dotyczy, jeżeli prowadzisz coś ultra prostego, jeżeli prowadzisz prosty handel, sprzedajesz śrubki, kupujesz je od producenta z hurtowni i sprzedajesz je do klienta, nie robisz żadnych terminów płatności, żebyś się mógł wykoleić, nie wiem, z finansami i tak dalej, tylko wszystko jest proste, debiloodporne. Wtedy ten argument odpowiedzialności, no to nie jest kluczowe. Natomiast jeżeli już robisz cokolwiek, terminy, cokolwiek bardziej skomplikowanego, albo zastanawiasz się, jak coś zrobić, robisz innowacyjną działalność, nie wiem, prowadzisz coś z zakresu kryptowalut, sztucznej inteligencji, że nawet prawa jeszcze nie ma pod to i ono jak powstanie, to i tak zadziała wstecz, jak to w Polsce. I wtedy mógłbyś dostać jakąś karę, bo coś tam powiedzą, że nie zgłosiłeś, nie przygotowałeś. I tak prawdą jest brutalną, że w Polsce nie ma możliwości prowadzić legalnie działalności gospodarczej. Nie da się prowadzić legalnie firmy, ponieważ każda firma w tym kraju łamie jakieś prawo. Ponieważ te prawa są sprzeczne, więc nie da się ich nie łamać. Także każda firma łamie jakieś prawo, więc ja z założenia nawet bałbym się choćby pod tym kątem, że zawsze jakieś prawo łamiesz. I o ile to jest taka klasyka gatunku, czyli że przychodzi, jak ktoś z Was ma firmę budowlaną, no to przychodzi PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy i zawsze się kończy mandatem 1000, 1500 do 2000. Zawsze. Obojętnie co tam jest, to zawsze albo rynna krzywo wisiała, albo pracownicy jedli tam, gdzie nie powinni jeść i tak. Obojętnie. Zawsze 1000 do 2000 musi być. I to są takie klasyki, ale to też takiego przedsiębiorcę na to stać. Gorzej jest w momencie, kiedy wychodzą grubsze rzeczy, czyli na przykład pozdrawiam Maćka, mojego kolegę, który ostatnio mi opowiedział historię, że zaczęło się takim mandatem 1000 zł z PIP-u na budowie, mimo że miał zatwierdzenie z inspekcji pracy wcześniejsze, że wszystko robi zgodnie z przepisami, że wszystko jest okej, to i tak dostał mandat i później tamci inspekcja i bodajże jeszcze chyba ZUS wycofali się ze swoich pisemnych zapewnień i dodali karę 44 tysiące. Witamy w Polsce, no i tak jest. I wtedy, no oczywiście w firmie budowlanej to i tak się nie opłacało zapewne ogłaszać upadłości, natomiast w niektórych firmach w takich momentach zamiast płacić jakieś horrendalne kary i wspierać system, no to bardziej by się opłacało po prostu tworzyć drugą, trzecią, dziesiątą firmę i robić tam swoje rzeczy. I już, tak to po prostu wygląda, odpowiedzialność. Trzecia rzecz to jest ZUS. Płacenie ZUS-u jest nieetyczne, ponieważ jest wspieraniem piramidy finansowej. I tak po prostu jest. Niestety w pewnym zakresie trzeba to robić, ponieważ to jest system represyjny. Więc wiesz, to jest jak my jesteśmy na targowisku i sprzedajemy owoce i przychodzi mafia i mówi płać haracz. No i możesz płacić albo nie płacić i stracić życie. W przypadku ZUS-u nie stracisz może życia, ale ogólnie różne sposoby dochodzenia tego haraczu są. Jeżeli chcesz mieć pełne pokrycie na przykład szpitalne, to jakiś ZUS musisz płacić. Natomiast jak już przychodzi ten gość od haraczy, to ty możesz płacić albo dużo, albo mało i on za każdym razem będzie cię traktować równie dobrze. Brzmi dziwnie? No tak, ale tak jest. Bo możesz albo prowadzić jednoosobową działalność i wtedy płacić ZUS-u 1500, albo prowadzić spółkę z o.o., zatrudnić się w niej na 1/16 albo 1/8, i płacić ZUS-u na przykład 100 zł i masz dokładnie te same świadczenia.
dokładnie te same. Jak trzeba będzie cię wywieźć, bo COVID, bo poczujesz duszność, to tak samo będzie traktowana jedna i druga osoba, ponieważ obie będą miały pełną ochronę ubezpieczeniową. Tak to po prostu wygląda. W związku z czym ja uważam, jeżeli haraczu można płacić mniej i to legalnie, nie, to nie jest jakiś wałek, kombinacja alpejska, nie wiadomo co, tylko wszystko zgodnie z prawem, z przepisami. Ponieważ sama spółka nie może płacić ZUS-u, ponieważ spółka nie chodzi do lekarza, nie jest osobą. Więc ZUS co najwyżej może płacić osoba, która w tej spółce jest zatrudniona. Nawet jeżeli tylko na umowę zlecenie na 1/16. W związku z czym, po co płacić 1500, jak można płacić 100 zł i tyle. Więc oczywiście znowu, jeżeli ktoś ma firmę nową, świeżą i ma przez 2 lata ten niższy ZUS, choć to jest absurd, że to się nazywa niskim ZUS-em, jak to tam prawie 600 zł już jest, więc fajnie mi niski, w normalnych krajach to wysoki jest niższy niż ten nasz niższy. Ale już nieważne. Natomiast czasem można się tu doszukiwać takich rachunków, że dobra, w spółce księgowość jest trochę droższa, ale nie ma ZUS-u, w zamian mam początkującą firmę z tańszą księgowością i ZUS-em 600 zł, to jeszcze można kombinować, ale jak ktoś już płaci ZUS-u 1500, bo jego firma ma więcej niż 2 lata, to się kupy nie trzyma. To jest po prostu absurd, bez sensu, niedorzeczne. Także ZUS, mówimy tej firmie stanowcze nie. Kolejny element. Mniejszy prestiż. To jest niby taka rzecz, taka, na którą nie wszyscy zwracają uwagę, ale jednak twoi kontrahenci czasem tak. Czyli no, reprezentujesz sobie firmę PHU Zosia Kowalska. No i spoko. I to w niczym nie przeszkadza. Natomiast faktem jest, i to działa podświadomie albo świadomie, że ludzie jak widzą spółka ZO, to od razu budzi takie poważne emocje. Że, dobra, czy to jest coś fachowego. Czy to się kupy nie trzyma? Oczywiście, że się nie trzyma, jak wiele rzeczy w społeczeństwie, ale działa, no i tyle. I w związku z tym można działać z tym na swoją korzyść. Także JDG nie ma prestiżu żadnego, brzmi słabo, natomiast spółka ZO brzmi zawsze dobrze. I tyle. Jak jeszcze sobie nośną nazwę wymyślisz do tego, to już w ogóle będzie fajnie. Także to jest znowu kolejna wada JDG. Kolejna rzecz. Nierozdzielanie własnych, i to jest mega, mega ważna rzecz. Nierozdzielanie własnych finansów od firmowych. Czyli to jest to, że przez to, że masz jednoosobową działalność, czyli firmę, która nazywa się twoim imieniem i nazwiskiem, to ty nie czujesz, że ta firma jest zewnętrznym bytem. Czyli że jestem ja i jestem ja firma. Czyli w sumie ja jestem. I to pod kątem finansowym ma opłakane konsekwencje. Każdy z was, kto ma JDG, ten o tym wie. Jak trudno jest to rozdzielić i spowodować, że jak twoja firma ma 100 tysięcy, to żeby mieć w głowie takie coś, że to nie jest twoje 100 tysięcy, tylko to jest 100 tysięcy twojej firmy. A to są dwa różne byty. Jeżeli ty masz 100 tysięcy, to znaczy, że możesz sobie kupić auto na przykład, albo w czasy. Ale jeżeli twoja firma ma 100 tysięcy, to ona może ci dać 5 tysięcy wypłaty, żebyś sobie przeżył. Ale ona zostawia 95 po to, żeby reinwestować, żeby zwiększać na przykład magazyn, żeby, nie wiem, zatrudnić nowych ludzi i tak dalej. Jest to 100 razy łatwiejsze, jak się ma spółkę. A potem, jak się robi różne działalności, ma się kilka spółek, to już w ogóle jest to oczywiste, że finanse tej spółki to są finanse tej spółki, a nie moje. Że to nie jest tak, że teraz sobie wymyślę, że w czasy w Kolumbii se jadę, nie? Nie, ja nie mam. Wchodzę na swoje prywatne konto, ja nie mam tych pieniędzy. A to, że moja spółka ma, spoko. Ale to jest spółka, to jest firma zewnętrzna, mimo że ja tam zarządzam, ale to jest firma, która jest odpowiedzialna nie tylko za moje wczasy, ale też za tworzenie miejsc pracy, za rozwijanie się, za inwestowanie po to, żeby za 3 lata być 10 razy większa niż dziś, a nie żeby się zwinąć z rynku. To są znaczne różnice. W przypadku JDG z mojego doświadczenia wynika, bo miałem JDG przez lata, że to jest prawie niewykonalne. Że to zawsze tak faktycznie jest, że jak wchodzisz na to konto i tam widzisz swoje nazwisko, no to dobra, to sobie tam wezmę, sobie pojadę. I nagle te pieniądze się tak kurczą. W przypadku spółek nie ma tak łatwo, choćby też dlatego, że często spółki się ma ogólnie z kim faktycznie działasz. Wiele osób ma spółki na zasadzie, no założyli z żoną, mamą, żeby było. Ale niektórzy mają spółki z faktycznym wspólnikiem, czyli działają razem, więc to już nie jest tak, że ty z tej spółki wyciągniesz pieniądze na swoje wczasy w Kolumbii, no nie? Bo wspólnik powie halo, kolego, a gdzie jest 20 tysięcy? Zniknęło z konta. No więc też jest taka odpowiedzialność. Więc to jest fajne i to jest straszna wada JDG, że nie ma tego takiego psychologicznego podziału między tobą i twoją firmą. Że to w twojej głowie jest jeden byt i to jest
niebezpieczna rzecz, tak jak mówię. Kolejna rzecz, łatwość, która się z tym wiąże. Łatwość techniczna wypłacania pieniędzy w JDG jest straszna. Niektórzy twierdzą, że to jest zaleta, że łatwo wypłacać pieniądze, no bo idę, mogę sobie zapłacić w sklepie kartą mojej firmy jednoosobowej i tak dalej. Czasem nawet, choć nie powinno się tego robić, ale niektórzy tak robią, że za prywatne rachunki płacą ze swojego konta firmowego JDG. Księgowi to odradzają, ale znam ludzi, którzy tak robią i większość z nich nie spotkała żadna nieprzyjemność z tego tytułu. Natomiast w przypadku spółki, jakbyś takie numery odstawiał, to nieprzyjemności by cię mogły spotkać. Jak ty sobie na przykład prywatną rzecz kupisz z konta spółki, czyli bluzkę, no to potem trzeba się tłumaczyć. Czyli trzeba w księgowości to specjalnie odnotować, że to błędny zakup i tak dalej. Można za to dostać mandat. Po prostu, bo tak nie wolno robić. Więc niektórzy mówią, że to jest właśnie super. To jest przewaga jednoosobowej działalności, że to jest takie łatwe. A ja mówię właśnie nie. To jest wręcz wada. Wydawanie pieniędzy, wspieranie konsumpcjonizmu to jest wada, a nie zaleta. W związku z czym to jest fajne w spółce, że trzeba te wypłaty udokumentować, że to się musi zgadzać księgowo, że to nie ma tak, że pieniądze się rozpłynęły i tak dalej. Oczywiście to i tak jest przesadzone, bo prawda jest taka, że można normalnie sobie ze spółki ZO wypłacić hajsy w bankomacie i pójść do sklepu. Można, tylko to trzeba udokumentować tak naprawdę, że te pieniądze wyszły z konta spółki i teraz one są w gotówkowej kasie spółki i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że tam, jak głoszą stare legendy, że w spółce to trzeba wypłacać pieniądze na dywidendy. Co za bzdety, jakie tam dywidendy, jakie podwójne opodatkowanie. To jest dobry test w ogóle na księgowego. Jak pogadasz z księgowym i spytasz go: księgowy mój kochany, chciałbym założyć spółkę z o. Podaj mi 3 najlepsze sposoby, jak wypłacać pieniądze. Jeśli wśród tych 3 sposobów będzie dywidenda, to znaczy, że musisz uciekać od tego księgowego. I ja wiem, że właśnie obraziłem 98% księgowych w tym kraju, ponieważ większość z nich da właśnie taką odpowiedź. Ponieważ większość z nich specjalizuje się właśnie w JDG, bo na to jest największe ssanie na rynku. Dlatego nie powinieneś iść do księgowego z JDG, rozliczać spółki, bo on nie umie. On ci będzie właśnie dawać takie rady, typu wypłać sobie dywidendę, zapłać sobie 30% podatku, jakieś dziwne akcje. W związku z czym do tego są specjalni ludzie, specjalni księgowi, którzy zajmują się tylko spółkami. No, jedną z takich opcji masz poniżej w linku, jak tam zostawisz swój telefon, to oni się do ciebie odezwą i oni się zajmują tylko spółkami, nie przyjmują żadnych JDG, bo się tym po prostu nie zajmują. Takich firm jest kilka, może kilkanaście w Polsce, które się tylko spółkami zajmują, może nawet kilkadziesiąt, nie wiem, więc możesz poszukać albo skorzystać z tej, z którą my współpracujemy, jak tam wolisz. Niemniej jednak zdecydowanie to jest ważna rzecz, więc ja to uważam za dużą zaletę, że jest trochę większa komplikacja w technicznym wypłacaniu pieniędzy ze spółki, że nie możesz sobie z konta spółkowego opłacić zakupów z Allegro, jeżeli to nie są zakupy dla spółki i tak dalej. Niby to jest niedogodność, ale człowiek też potrzebuje od czasu do czasu jakiejś niedogodności, żeby się rozwijać i żeby być jakoś tak rozwojowo zadowolony. Tak to po prostu jest. Widzisz, co się dzieje tam, gdzie ludzie mają za łatwo. Jest degeneracja, jest zepsucie, jest nieszczęście, jest depresja, są choroby psychiczne, więc my potrzebujemy jakichś tam nieprzyjemności, żeby było dobrze. Dziwne to, ale tak po prostu w przyrodzie jest, tak to działa, więc nie ma co marudzić. I spółka ZO, tak trochę szyję łącząc dziwne rzeczy, ale spółka ZO chyba jest trochę bardziej zgodna z naturą niż JDG, przez to, że trochę nam dostarcza niedogodności właśnie. Więc finansowo jest to też duże ułatwienie na przyszłość. Kolejna rzecz, łatwość, a propos tej łatwości, JDG, jednoosobowa działalność, ma większą zdolność kredytową. Łatwiej zdobyć zdolność kredytową na jednoosobowej działalności. I to jest głupota. Z nielicznymi wyjątkami. Na przykład jak ktoś sobie chce kupić dom, mieszkanie i tak dalej, to może mieć sens. Wtedy faktycznie, że masz, ale to można robić modele hybrydowe, czyli że masz i JDG i spółkę, rzeczy ryzykowne bardziej robisz na spółce, rzeczy mniej ryzykowne robisz na JDG i budujesz zdolność kredytową po to, żeby sobie kupić dom. Natomiast w każdym innym wypadku, czy w prawie każdym, zdolność kredytowa to jest zła rzecz. Po prostu to jest zła rzecz. I co z tego, że ludzie to chwalą często, że fajnie mieć lepszą zdolność kredytową. Nie! Nie! To jest jak zdolność do gwałcenia. Nie fajnie jest mieć większą, fajnie nie mieć wcale. Rozumiesz? Wcale. I już. Podirytowałem się. Emocje sięgają zenitu. Ale już tak na serio, to jest to. Więc dlaczego
w jednoosobowej działalności łatwiej mieć zdolność kredytową. Dlaczego JDG, która zrobiła w zeszłym roku na przykład 1 000 000 przychodu, będzie miała znacznie większą zdolność kredytową niż spółka z o.o., która też zrobiła 1 000 000 przychodu? No, bo spółka z o.o. jest z o.o., czyli jest ograniczoną odpowiedzialnością, czyli banki wiedzą, że JDG to jest taki frajer, z którego można później ciągnąć. Damy mu kredyt większy, bo i tak weźmiemy mu potem auto, dom, potem ogołocimy jego żonę. A to ty jesteś od ogołocania swojej żony, a nie bank, no nie? I tak dalej. A spółka z o.o., no to wiemy, że on sobie zamknie tą spółkę, ogłosi upadłość i tyle, i pocałujemy klamkę. Więc wolimy im tyle pieniędzy nie dawać. I to jest to. I to powinno dać ci do myślenia. Dlatego JDG sucks. I znowu, jeżeli chcesz kupić tam dom, mieszkanie, czyli taki wziąć kredyt, no, hipoteczny, który tam, no, czy się opłaca, no, to jest trudno powiedzieć, ale no, większość ludzi sobie nie kupi domu czy mieszkania za gotówkę, bo to jest dla wielu ludzi nierealne, więc to jakby jest do zrozumienia. Natomiast to, że zdolność kredytową, jak ja bym kiedyś miał spółkę z o.o., wtedy, kiedy byłem kompletnym idiotą finansowym, i wtedy nie miałbym JDG, to by nie było, że wieczorku kliknij se, a dostaniesz 85 tysięcy na klik. A ja klikałem, bo już miałem w oczach, co ja mogę za to mieć. Golum się odpalał taki, it's mine, my own, my precious. Nowy komputer, nowe coś tam, w czasy i wszystko. Tylko kliknąć. No to klikałem. Jakbym miał spółkę z o.o., to by nie było takich komunikatów, bo by nie było tak łatwo. Więc to jest straszna wada jednoosobowej działalności, że za łatwo dostać kredyt, a większość ludzi kredytów nie potrzebuje i nie powinno ich brać, ponieważ to nie jest naturalne podejście do życia. Mimo że dzisiaj dość normalne, no ale to uważam za element degeneracyjny naszego społeczeństwa. Za 200 lat być może będą się śmiali, że o, ty wiecie, że kiedyś byli tacy ludzie, co myśleli, że jak się chce kupić laptopa, to trzeba wziąć raty 0% na to, albo jak się chce kupić auto, to zamiast oszczędzić i kupić, to trzeba je pożyczyć, 3 lata płacić za pożyczenie i później je oddać, jeszcze zapłacić 5 000 kary za to, że się oddało porysowane. Tak może kiedyś będą mówić, jak już ludzie zmądrzeją, czy całe cywilizacje, ale na ten moment trzeba zadbać o swoje podwórko i o to, by być kumatą jednostką. Także to jest to. Kolejna rzecz, spadek. Są coraz to nowe przepisy, które powodują, że łatwiej już przerzucić JDG na potomków, jeżeli szczęście się nie uśmiechnie do ciebie i szlak cię trafi. Chociaż jeżeli ktoś jest osobą, która wierzy, że potem jest dobrze, to w sumie to jest szczęście, no nie, żeby kopnąć w kalendarz. No, potem już tylko lepiej. Ale już nie wchodzimy w filozofię, wchodzimy w konkrety. Czyli tak, da się już podobno przerzucić jednoosobową działalność na potomków, jeżeli się umrze. Ale jest to procedura skomplikowana, zaawansowana i nie zawsze może się udać. Na pewno może się nie udać, jeżeli na przykład jest taki case, słyszałem o takiej sytuacji niedawno, że przedsiębiorca jednoosobowy prowadził działalność, która wymagała akcyzy. Czyli on miał na swoje nazwisko wydaną tą akcyzę, to specjalne tam pozwolenia, żeby coś tam robić, no i on umarł. Jego dzieci, nawet jakby chciały przejąć tę działalność, to nie mogły tego zrobić, ponieważ nie miały tej akcyzy, musiały się o nią postarać, a nie były w stanie się o nią postarać, bo raz, że to długo trwa, a dwa, nie wiem, czy to chyba było niedawno, więc to jeszcze kwestie pandemiczne, więc urzędy powolniejsze i tak dalej, więc w ogóle nie dało się tego ogarnąć. No i nagle to wszystko przepadło, bo tam jakiś termin leciał na to wszystko, żeby to zorganizować, nie dało się tego zorganizować w tym terminie. Nie znam tam dokładnie szczegółów, bo to znajomy znajomego, ale znam efekt końcowy, że niestety firma poszła się walić. Cały biznes, który gość budował przez lata, został stracony. W przypadku spółki, jakaś koncesja na przykład, to jest coś, co ma spółka. Więc nawet jeżeli jeden ze wspólników kopnie w kalendarz, to są na to procedury. Te procedury można zabezpieczyć dodatkowo, albo można liczyć na te państwowe procedury, które polegają na tym, że jak wspólnik umrze, to jego dzieci na przykład przejmują tę firmę i muszą, z racji tego, że nie mogą same podejmować decyzji, jak są niepełnoletnie, no to ich opiekun, czyli na przykład żona denata, przejmuje decyzyjność. Oczywiście tam też jest, że sąd musi się na to zgodzić i tak dalej. Jest trochę bujania, ale ogólnie jest to dużo prostsze. Oprócz tego można zawrzeć dodatkowe umowy cywilnoprawne albo wręcz w umowie spółki przygotować różne takie elementy na wypadek zgonu wspólnika. Nikt nikomu zgonu nie życzy przedwczesnego, ale każdy zgonu dosięgnie prędzej czy później, więc wszyscy będziemy trupami. W związku z czym po co się mamy na to nie przygotowywać? Czy siebie? No siebie jak siebie. Siebie przygotowywać nie trzeba. No, umierasz już, ale rodzinę
maszynę, która jeszcze nie będzie umierać, warto przygotować. Więc pod kątem JDG jest to na pewno trudniejsza procedura, bardziej skomplikowana i może się wręcz nie udać. Więc w przypadku spółki ZOO czy innych spółek też, aczkolwiek dzisiaj w naszych czasach i przy naszym prawie inne spółki się praktycznie nie opłacają. Bo spółka akcyjna to jest rzecz dla dużych graczy, także o tym nie gadam, bo jak ktoś jest materiałem na spółkę akcyjną, robi takie obroty, to pewnie i tak ma swoich prawników i księgowych, z którymi siedzi i to omawia. Spółka komandytowa została w zasadzie zabita przez polski rząd aktualny, a spółki jawne, cywilne, no to są takie rzeczy abstrakcyjne wręcz, których się dla picu też nie warto tego robić. Więc to jest to. Także trudniej o spadek w JDG. Kolejna wada JDG to są wysokie podatki. Ludzie płacą jakieś podatki 17%, 18%, 19%. Co to w ogóle jest za podatek? Robisz spółkę na przykład ZOO i płacisz CIT-u 9%. Znowu ktoś tam, kto czyta internety albo ma księgowego, który się nie zna na spółkach, to powie, no dobra, dobra, ale najpierw CIT 9%, a potem dywidendy jeszcze ileś tam. Nie. To podsumowuję krótkim nie. Tak nie działa to. Jest CIT 9%, a w JDG zapłaciłby 17%. Znowu są konstrukcje nawet hybrydowe, gdzie można mieć i JDG, i spółkę i optymalizować to w mądry sposób, oczywiście zgodny z prawem, żeby płacić tych podatków jak najmniej. Natomiast faktem jest, że przedsiębiorcy jednoosobowi płacą największe podatki. Nie dość, że płacą ZUS, to jeszcze przepłacają na podatkach. Także absurd. Spółka z górą. Co jeszcze? Działanie samemu. Dla niektórych to jest zaleta, że się działa samemu, samemu się jest sobie sterem i okrętem. Znam takich przedsiębiorców, którzy mówią, że nigdy by się z nikim nie dogadali i tak dalej. Oni muszą mieć faktycznie, już abstrahując od formalności, ale nawet jak oni by mieli spółkę z o, to musieliby tam mieć figuranta, czyli mamę, żonę, ale fizycznie musieliby działać samemu, wszystko robić i wszystkie decyzje podejmować samemu, bo tylko wtedy będą zadowoleni. Mają taki rzemieślniczy stosunek do życia i to jest okej. Jeżeli komuś to odpowiada, jak najbardziej. Natomiast ja z mojego doświadczenia i z doświadczenia wielu innych ludzi wiem, jak działa efekt synergii, który się osiąga łatwiej, jeżeli się zakłada, że trzeba mieć spółkę. Bo jak trzeba mieć spółkę, to szukasz wspólnika. Jeżeli szukasz wspólnika, który nie będzie tylko słupem, tylko faktycznie będzie wspólnikiem, z którym będziecie razem działać, rozwijać biznes, może nie znajdziesz od razu, ale jak już znajdziesz, to to będzie niesamowite, ponieważ możesz doświadczyć efektu synergii. I to jest coś, co my mamy w naszych firmach, kilku już w tym momencie. To jest taka synergia, że samemu nikt z nas by nie osiągnął takich rezultatów. To jest kilka mózgów, każdy myśli w inny sposób, każdy wymyśla inne rzeczy, jednocześnie jak któryś jest za bardzo do przodu, to inni go hamują, żeby nie pójść siedzieć na przykład za jakiś dziwny pomysł. Z drugiej strony, jak jeden jest za bardzo do tyłu, czyli gra zbyt ostrożnie, to inni mówią, nie, 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 zaryzykujmy, no przecież co się stanie, najwyżej stracimy jakieś pieniądze, no i tyle. Więc to jest genialne. Nagle się okazuje, że 1 plus 1 plus 1 to jest 111. I to naprawdę działa. Zaświadczam Ci, że nigdy bym nie osiągnął takich efektów finansowych i ogólnie biznesowych czy lifestyle'owych, że mam czas dla bliskich, dla siebie, dla rodziny, na swoje pasje, gdybym działał w pojedynkę. Więc JDG z definicji zakłada, że robisz rzeczy samemu. Oczywiście są ludzie, którzy mają JDG, a mimo to robią z kimś, bo ich przyjaciel ma też JDG i rozliczają się tam i faktycznie działają we dwóch. Jednakowoż, jak się nie robi JDG, tylko spółkę, to z automatu jest taki po prostu mindset, takie szukanie wspólnika, że no, skoro robię spółkę, no to muszę mieć wspólnika i musimy działać razem. Tak jak mówię, nie jest to dla wszystkich, ale uważam, że większość ludzi zrobi lepszy biznes działając z kimś, niż działając w pojedynkę. Kolejna rzecz, na koniec, trudniej jest sprzedać jednoosobową działalność. Może się kiedyś okaże, że się na przykład wypalisz zawodowo, albo po prostu poczujesz, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, albo w ogóle, że nie chcesz robić swojego biznesu. No jeżeli to jest jednoosobowa działalność, to w zależności oczywiście, czym ona się zajmuje, to jest to trudniejsze lub łatwiejsze. Jeżeli to jest gabinet masażu, no to spoko. To sprzedasz łóżka, odstąpisz czynsz na przykład, czyli lokal, no i tyle, masz załatwione. Natomiast jeżeli to jest już firma, która ma maszyny, która ma know-how, jakieś licencje i tak dalej, to już zaczynają się schody, żeby taką firmę sprzedać. Także wtedy jest już kombinacja. To już czasem się wręcz nie da tego zrobić. Natomiast jeżeli masz spółkę z o, to sprzedaż spółki z o to jest banał. To jest po prostu zwykła formalność. To przychodzisz do prawnika na godzinę i podpisujecie tam wszystko online również, że teraz ty nie jesteś wspólnikiem, tylko tamten jest wspólnikiem i że za to należy ci się odstępem w wysokości na przykład 300 000 zł.
No i już, koniec, gotowe, proste, idziesz w długą, robisz coś nowego. Jeżeli dana spółka w ogóle ci nie jest do czegoś potrzebna, bo założyłeś 3, jedna ci się nie przyda, to w ogóle możesz ją sprzedać. Ludzie są gotowi płacić za spółkę z historią, bo są na przykład ludzie, którzy są deweloperami i wiedzą, że w spółce trudniej jest dostać zdolność kredytową, więc zamiast zakładać nową spółkę, chętniej by kupili od kogoś taką 3-letnią. Jeżeli dla ciebie to nie jest różnica, że twoja spółka, w której robisz obroty od 3 lat, że ją sprzedasz komuś za 100 tysięcy na przykład i sobie założysz nową za 1000, no to może to być dobry deal. Komuś pomożesz, komuś się to przyda, może no 100 tysięcy to może zależy, no jakie tam obroty generowałeś, ale kilkanaście, kilkadziesiąt ktoś ci może zapłacić za przejęcie spółki. A JDG ze zdolnością kredytową się nie da komuś odstąpić. I już, w związku z czym to jest też lipa jednoosobowej działalności, że trudno ją sprzedać, pozbyć się jej i tak dalej. Zamknąć oczywiście jest łatwo, natomiast sprzedać to już jest gorzej. Spółkę sprzedać jest banalnie prosto i tyle. Nawet jeżeli to jest mega skomplikowana spółka, maszyny, magazyny, hale, cudawianki, to się robi audytora, który tam przygotowuje to wszystko i też się robi fajną sprzedaż i jeszcze można na tym fajnie zarobić i zacząć życie z nowym rozdziałem. Bez martwienia się, czy w tej spółce były jakieś niedoskonałości księgowe, czy coś tam, bo to już jest wtedy temat, który cię w ogóle nie dotyczy. Tak to wygląda. Także tyle. Przedstawiłem ci najważniejsze wady jednoosobowej działalności. Oczywiście jednoosobowa działalność ma też zalety, czyli w niektórych wypadkach wypłacanie kasy, to, że ono jest łatwe, to jest zaleta. W przypadku największa zaleta JDG to jest oczywiście tak zwany ryczałt, czyli że prowadzisz firmę handlową, która tylko taniej kupuje i drożej sprzedaje, to rzeczywiście robienie tego na ryczałcie to jest super sprawa. Płacisz wtedy tylko podatek zryczałtowany 3% od przychodu, nie prowadzisz praktycznie żadnej księgowości, no bo ryczałt nie potrzebuje księgowości i super. I 100 razy łatwiej to zrobić na JDG niż na spółkach kombinować, więc to jest plus, na przykład to jest powód, żeby mieć JDG. My też mamy jedną JDG, która sprzedaje książki, no bo to jest super łatwe, debiloodporne, nie ma tam co zakombinować, złamać przepisów i tak dalej, dostać kary nie ma za co, więc czasem to może mieć sens. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków albo powinieneś mieć spółkę z o.o., albo hybrydę, czyli spółkę z o.o., która przejmie bardziej ryzykowną działalność i JDG, która będzie po prostu tym bezpiecznym, łatwym sposobem wypłacania pieniędzy. Więcej szczegółów znajdziesz w linku pod tym nagraniem. Jeżeli chcesz otworzyć spółkę z o.o., założyć ją albo ją księgować w profesjonalny sposób, to poniżej znajdziesz linka, zostawiasz swoje namiary i oni się z Tobą skontaktują dość szybko, odpowiedzą na Twoje pytania, no i zobaczycie, co można zrobić. A jeżeli jeszcze nie wiesz, czy chcesz zakładać spółkę z o.o., potrzebujesz więcej wiedzy, to ten sam Instytut Księgowości, z którym współpracujemy, przygotował dla Ciebie kurs Sekrety Spółek. Znajdziesz go w linku pod tym nagraniem. Masz tam tony wiedzy, mnóstwo nagrań wideo, bardzo fachowa wiedza od specjalistów, którzy się tym zajmują na co dzień i jednocześnie z naszej strony załatwiliśmy specjalnego deala dla Was, że ten kurs będzie do 2025 roku aktualizowany co roku. Czyli jak wiadomo, żyjemy w Polsce, tu przepisy zmieniają się co roku, także coś, co było rok temu aktualne, dziś już aktualne nie jest. W związku z czym dogadaliśmy tak, że dla wszystkich ludzi, którzy w ten kurs zainwestują, ta wiedza będzie co roku aktualizowana, czyli będą nowe nagrania na początek każdego kolejnego roku, żeby się dostosować do wiedzy spółkowej na aktualny rok. Także myślę, że bardzo fajna rzecz, więc zachęcam, bo to jest inwestycja, która na pewno Ci się zwróci. Także dzięki bardzo za obejrzenie. Pamiętaj, JDG to jest rzecz niebezpieczna, ryzykowna. Niektórzy z Was pewnie w komentarzach będą mogli opisać swoje historie i powiedzieć, kurczę, szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej. No ale spokojnie, nie musimy wszystkiego wiedzieć wcześniej. Grunt, żebyśmy się uczyli na błędach, najlepiej na cudzych, ale lepiej na swoich niż wcale. Także uczmy się, działajmy, podziel się tym nagraniem z kimś, kto powinien też według Twojego zdania o tym wiedzieć. I zapraszam Cię na kolejne odcinki oraz jeżeli masz rozwojowe dzieci, to sprezentuj im na święta Wielką Wyprawę Felicji, ponieważ to jest książka, z której będą się mogli nauczyć czego? No kwadrantów przepływu pieniędzy, czyli czym się różni biznes od samozatrudnienia, od bycia pracownikiem i od bycia inwestorem. Wszystko na ekspertia.com.pl. Dzięki bardzo, powodzenia, owocnego działania z ograniczoną odpowiedzialnością, ale tak naprawdę na pełnej. Także wszystkiego dobrego i samych sukcesów. Cześć!